początek nowego dzieła, to będą mieszkania wspomagane. Z takim celem miasto przekazało nam ten budynek i tutaj mają powstać mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością, mieszkania, które będą przeznaczone dla ósemki, dziesiątki mieszkańców i podopiecznych naszej fundacji. Wyjaśnijmy ten termin mieszkania wspomagane. Mieszkanie wspomagane to mieszkanie, które będzie, gdzie mieszkańcy będą mieli pomoc personelu ukierunkowaną na ich potrzeby. To nie będą potrzeby pielęgnacyjne i pełna obsługa pielęgnacyjna, to będzie pomoc w codziennym funkcjonowaniu, pomoc w wykonywaniu takich codziennych czynności dnia codziennego typu przygotowanie posiłku, przygotowanie się do wyjazdu do pracy, po powrocie z pracy. Chcemy, żeby to było tak, że ktoś tutaj z naszych pracowników będzie dozorował ten dom, będzie wspomagał jego mieszkańców, natomiast mieszkańcy tego domu będą samodzielni w mieszkaniu, samodzielni w podejmowaniu decyzji, samodzielni też będą partycypowali w kosztach utrzymania tego domu. To będą osoby, które będą albo aktywne zawodowo, albo takie, które będą korzystały z placówek wsparcia dziennego. No, dopiero rozpoczęliśmy tak naprawdę całą przygodę z tym budynkiem. Trwają właśnie prace porządkowe wokół budynku, jak i również w jego budynku. Wynosimy wszystkie rzeczy do kontenerów. Wykonują to wszystko pracownicy zakładu aktywności zawodowej w Opolu. No po tych czynnościach rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy, którą rozpoczęli Państwo Teresa i Kazimierz Jednorok. Zbieramy pieniążki na dostosowanie tego budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i następnie będziemy oczywiście starali się o środki, jakieś fundusze europejskie, może środki rządowe, środki z PFRON-u, tak aby można było dostosować ten cały budynek do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami. Jak będą wyglądały te prace, bo te zmiany tutaj w stosunku do tego, co widzimy, będą właściwie kolosalne. Kolosalne, w zasadzie to musimy sobie wyobrazić, że po lewej stronie tam z tyłu będzie dźwinda, która będzie woziła osoby, które będą później zamieszkiwały, bo to będą mogły być różne osoby. Trzeba na pewno architekt, który dostosuje całą budowlę do potrzeb takich, jakich musimy spełnić my, bo my też pewnie będziemy musieli spełnić do PFRON-u. Jeśli chodzi o myślenie właśnie o tym wyposażeniu, powiedział pan winda, no ale też dostosowania mają ogromne znaczenie. Tak, ponieważ dla nas, powiedzmy, łazienka może być mniejsza, tutaj niestety musi być większa, zaplanowana w ten sposób, że w przyszłości będzie to osoba też na wózku na przykład, lub osoba, która będzie miała problemy z poruszaniem się bardzo duże, więc te łazienki bardzo dużo zabiorą metrów kwadratowych. No i środki oczywiście finansowe będą potężne, że tak powiem. Mam nadzieję, że pozyskamy to, tak naprawdę grubo szacując, to jest około 4 milionów złotych. No, na chwilę obecną, od wczoraj przygotowujemy budynek do remontu generalnego. Wczoraj żeśmy usprzątali strych. Na dzisiaj działamy tu na dworze, czyli grabienie, wynoszenie jakichś gałęzi, takie rzeczy. Ile was tutaj z kolegami jest, to widzę cały zespół tutaj pracuje, trochę was jest, trochę trzeba siły w to włożyć. Trochę fizyczna praca jest, ale efekt później będzie bardzo dobry. Jak ważna potrzeba, to pewnie świadczy o tym liczba osób, które także i w Opolu mogłyby skorzystać. To jest kropla w morzu, ale dobrze, że od takiej kropli już się zaczęło. Tak, to pierwszy dom, który będzie adresowany do osób z niepełnosprawnością, ponieważ i to jest bardzo potrzebne miejsce, to jest też nowe miejsce, więc my też będziemy się uczyli z naszymi podopiecznymi tego, jak tu mieszkać i jak to będzie funkcjonowało. To ważne miejsce, dlatego że musimy się żegnać z wieloma naszymi uczestnikami, którzy wyjeżdżają z Opolszczyzny do domów pomocy społecznej, gdzie wyjeżdżają tracąc swoich przyjaciół, tracąc swoją pracę i praktycznie możliwości spotykania się z nami i ze swoimi przyjaciółmi.